Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Nazywam się Roman Mikołos, mieszkam w Finlandii już od 16 lat. 16 lat wzlotów i upadków. Już na samym początku pobytu tutaj w Finlandii mieliśmy bardzo ciężko, bo próbowaliśmy swoich sił prowadząc jakieś tam drobne interesy związane z gastronomią. Nie było łatwo. Pamiętam taki moment, kiedy byłem z moją żoną na plaży i dostałem telefon od mojego przyjaciela, najlepszego Kamila, i ten telefon był związany z jakąś tam sytuacją naszą, z obecnym biznesem, właśnie z tym biznesem, który prowadziliśmy wtedy. I po prostu ten telefon już mnie dobił totalnie. Byłem naprawdę, można powiedzieć, chyba skrajnie wyczerpany psychicznie całą tą sytuacją. Byliśmy stosunkowo świeżym małżeństwem z moją żoną. Nasz synek miał 2 lata, Alan. Do tego doszły interesy, do tego doszły w ogóle jakieś sytuacja, gdzie przyjechaliśmy do obcego kraju, w którym... Chodź, Tyluś. Opowiadam początek, jak przyjechaliśmy do Irlandii tutaj z Kamilem i było przerąbane. Mówię, że byliśmy stosunkowo świeżym małżeństwem. Tak? Jest. Mieliśmy młodego, młody miał 2 lata. Ile? No ile miał 2 lata? Jak ja tu byłam, czy jak ty tu byłeś? Nie, no jak otworzyliśmy tam przyczepę i później sklep z butlami, naleśnikami, ile miał młody. Przyjechałam, to miał 1,5 roku. No, to miał 1,5 roku, ale byliśmy świeżym małżeństwem, on miał 1,5 roku, nie mieliśmy języka, przyjechaliśmy do innego kraju. Do tego to znaleźliście od nowa. To była jakaś masakra, nie? Słuchaj, Roman. Było ciężko, no i o tym chciałem szybko powiedzieć. Marzyłem o tym, żeby mieć miliony. Nie zawsze mówię, nie? Że będę bogaty, że miał miliony, nie? A weź, no. A później jak zamykaliśmy sklep, to... Zamykałeś sklep z zubami i ci już nic nie chciałeś, jak tylko normalną pracę bez problemu. Święty spokój. Tak było, no. Tak właśnie było. Przerąbane. Normalnie było przerąbane, ale z perspektywy czasu widzę, że to było piękne tak naprawdę, bo jak człowiek doświadczy takiej masakry, to na pewno, to naprawdę jest później łatwiej. Dużo łatwiej jest docenić mniejsze jakieś rzeczy, dużo łatwiej jest docenić to, że się zdrowi, że się jest po prostu, wstaje się rano i nie ma się ciężaru na przykład biznesu na klacie i to jest masakra. No ale skracając, po tych 16 latach spłaciliśmy długi z moją żoną i tak to wyglądało. Ja pracowałem w fabryce, już wcześniej znalazłem pracę w fabryce i w taki sposób pospłacaliśmy wszystkie długi. Później nadeszła recesja w Irlandii. W stanie recesji udało nam się kupić dom. Gdzieś tam w międzyczasie jakieś pojawiły się hobby. Oczywiście wszystko to było budowane na kredytach, zawsze ten kredyt się za nami ciągnął. Nigdy nie było tak, że było swobodnie i że było ekstra super łatwo. Tak naprawdę w tym momencie zaczyna się gdzieś tam powoli stabilizować nasza sytuacja i w ogóle to wszystko się zaczyna też dziać wokół. To jest bardzo ciekawe. No ale nieważne. Pomijając to wszystko w skrócie, bo pewnie o tym jeszcze też w przyszłości będę mówił, będę nawiązywał tutaj do mojego życia w Finlandii, będę chciał pokazać, jak to życie w Finlandii wygląda. Mamy naprawdę piękne miejsca.
Mam drona z parka, takiego niewielkiego, więc będę próbował też wrzucać jakieś zdjęcia z góry. No i ten, i chciałem właśnie opowiedzieć o tym, jak doszłem do tego momentu, gdzie tak naprawdę w życiu nie przypuściłbym ani abym się nie zgodził na to, żeby nagrywać jakieś filmiki i budować swój biznes w kierunku wideo, gdzie już na początku szkolenia przekreśliłem to zupełnie. Widziałem, że właściwie dowiedziałem się, przechodząc przez to szkolenie, że swój biznes, online biznes można budować w trzech systemach, czyli pisaniu, audio i wideo, wiadomo. I odrzuciłem od razu wideo, gdzie tak naprawdę później na samym końcu, po jakichś 6 miesiącach szkolenia, właściwie na tym się skupiłem. Okazało się, że jest to związane z moją pasją, od której nawet nie myślałem. I wiem, że w tym momencie mogę budować życie wokół swojej pasji i chciałbym wam to po prostu przedstawić. Jest naprawdę wiele możliwości, jeśli chodzi o internet, zarabiania pieniędzy na komputerze, na laptopie, zarabianiu z laptopa, ale nie jest to łatwy proces, jest to ciężki proces. Trzeba poświęcić 2 godziny dziennie minimum i tyle. I to nie może być hobby, to nie może być... Ja na początku tak to traktowałem, mówię, zobaczymy, będę miał takie hobby na boku i może coś z tego wyjdzie, ale to na pewno trzeba dużo bardziej potraktować poważnie niż tylko hobby. Jeśli się wygospodaruje 2 godziny dziennie i się konsekwentnie będzie siadało przed tym kompem, nawet w momentach, w którym nie będzie się wiedziało, jaki podjąć następny krok, ale będzie się siadało, będzie się o tym myśleć, będzie człowiek będzie się starał rozwiązać ten problem, pojawi się następny krok. I kroczek po kroczku w taki sposób buduje się ten swój system online biznes, czy biznes internetowy. Uruchomiłem 2 strony internetowe. Teraz jestem prostą taką stronę internetową, takiego landing page'a, jestem w stanie zbudować w ciągu 1 dnia, naprawdę. I nie jest to na takiej zasadzie, nie jestem na tyle sprytny, że tam nauczyłem się, jak budować stronę internetową i siadam przed kompem i z pamięci buduję sobie stronę internetową. Nie tak. Po prostu szkolenie składa się z 7 modułów. W tym momencie, jak ja zaczynałem 8 miesięcy temu, to składało się z 5. Czyli wraca się do modułu na przykład 4. I kroczek po kroczku, ja zawsze robiłem tak, zresztą też to rekomendowali robić. Brałem sobie swojego starego laptopa, 10-letniego. Odpalałem sobie moduł 4, czy to był moduł 4 wtedy. I kroczek po kroczku, guzik po guziku budowałem stronę. Na takiej zasadzie to wygląda. Więc dlatego byłem w stanie, na przykład jeśli mi jakaś strona nie wyszła i stwierdziłem, że no nie to, albo mi coś tam nie zadziałało, gdzieś tam się machłem, to proszę, ja was, normalnie kasowałem tą stronę internetową, odpalałem znowu od początku i budowałem stronę. I ja chciałem po prostu pokazać na swoim własnym przykładzie, czego się nauczyłem w ciągu tych 8 miesięcy, do czego doszłem, co zbudowałem, jaki widzę potencjał. Pokażę wam na moich tych 2 stronkach internetowych, jak ja widzę właśnie tą perspektywę zarabiania pieniędzy. I na tej podstawie, jeśli ktoś zdecyduje, że albo ktoś sobie, nie wiem, wymyśli jakiś pomysł lub ma jakąś pasję, której nie potrafi zdigitalizować, to może być dla takich właśnie ludzi, dla takiego człowieka, więc ja ogólnie chciałbym się podzielić tym, jak to robię, i to jest część też mojego biznesu. Ten kanał na YouTubie. W ogóle jak zaczynałem na przykład to, jak zaczynałem to szkolenie, miałem tam jakiś swój pomysł i ten pomysł legł w gruzach. Ja w pewnym momencie siedziałem przy tym kompem i mówię, jedyny pomysł, jaki miałem, na którym wydaje mi się, że w miarę się znam i gdzieś tam wykorzystałem to w swoim życiu, legł w gruzach. Stwierdziłem, że to jednak nie dla mnie i nie chcę tego robić. I wyobraźcie sobie, że oni cały czas wałkują, żeby jednak poszukać tej pasji w swoim życiu. Czego człowiek, co chciałby robić, czym by się chciał zająć, jakie ma zainteresowania.
co lubi robić najbardziej. I zacząłem tak siedzieć na tym fotelu, kminić. I mówię, kurde, lubię właściwie modyfikować samochody. A wszak miałem, nigdy tam za dużo kasy nie było na to auto. Ale jak miałem auto, to zresztą jakieś tam felgi kupiłem, obniżyłem go trochę albo coś. Jestem ogólnie fanem tuningu. I mówię, kurde, dobra, mam Forda, jakbym miał trochę siana więcej, to kupiłbym OZ-y felgi, OZ Racing Super Turismo na przykład. Fajnie by wyglądał. Ja mówię, dobra, poszukam. Wsiadłem na tego kompa, szukam sklepu, gdzie mogę kupić takie felgi. Nie znalazłem takiego sklepu, ale w międzyczasie znalazłem sklep, gdzie po prostu jak rozejrzałem się, co oferują, to padła mi szczena. Wszedłem sobie na ich profil, zobaczyłem, że mają affiliate program, jak wiele amerykańskich firm i wiele światowych firm ma na swoich stronach te programy swoje afiliacyjne, affiliate programy, na których ludzie zarabiają kupę kasy. Jest to oczywiście łatwe. Ja wam tylko pokażę, jak mniej więcej ten proces wygląda i każdy może sobie wymyśleć w swojej głowie, czy to w ogóle jakiś ma sens, czy może by dał coś takiego radę robić, czy jest to w stanie połączyć z jakąś swoją pasją, lub nie. I od tego momentu już miałem punkt zaczepienia. Wiedziałem, co chcę robić, wiedziałem mniej więcej, na czym mogę się uczyć i co mnie zaczyna kręcić. Jest to naprawdę bardzo ciekawe i wydaje mi się, że warto się temu przyjrzeć. W następnych odcinkach pokażę wam dokładnie, jak zbudowałem tę stronę, perspektywę gdzieś tam mojej wizji zarabiania. Będę nagrywał filmiki, na pewno nie przestanę ich robić. Mój następny challenge to będzie nagrywać jeden filmik tygodniowo przez no minimum te 2 lata. A później zobaczę. No i tyle. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę wam dużo zdrowia, miłości i szczęścia. No, uczcie się codziennie czegoś nowego, starajcie się być kreatywni i zmieniajcie każdy swój następny dzień na lepszy. Doceniajcie to, co macie. A czemu moczysz tą farbę w wodzie? Bo jest za gęsta, nie da się rozkładać, bo to jest farba do... Tinku, a nie drewna. Taki design, tak? Taki design i mała oszczędność, że chyba. Farbę nie trzeba kupować, nie? Jasne, trzeba zużyć tam, bo się zatrzymać. Dobrze wygląda, nie ma co firować. Kiedy będziesz kupował? Kiedy będziesz malował dom następny raz za 5 lat? O Boże, wyobrażasz sobie teraz to malować, nie? Weź. Hopie, przecież to idzie jakaś babcia z dziadkiem, ej. Po co to szczekasz? Jak tam łapa?